Zapraszam panie, panów startujących w Senior Games do uroczystego otwarcia, najpierw wymarszu, a później otwarcia, które dokonają marszałek województwa, pan Jacek Protas oraz pan Marek Żelichowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego. A kto bierze udział? Zawodniczki, zawodnicy z Niemiec, Litwy, Estonii, Rosji i oczywiście gospodarze Polska. O zabranie głosu bardzo proszę pana marszałka województwa Jacka Protasa. Szanowni Państwo, witam bardzo, bardzo serdecznie na Warmia i Mazury Senior Games 2014. Bardzo się cieszę, że tak wielu z nas jest tutaj dzisiaj na stadionie w Lidzbarku Warmińskim, ażeby rozpocząć zmagania w tych igrzyskach. Warmia i Mazury Senior Games, jak większość z Państwa wie, rozpoczęły się 2 lata temu. To była pierwsza edycja. Pomysł zapożyczyliśmy od naszych przyjaciół z Holandii, gdzie takie europejskie pierwsze igrzyska odbyły się w 2009 roku. W bieżącej edycji, Szanowni Państwo, spotkamy się w 7 miastach Warmii i Mazur. Rozegramy zmagania w 14 dyscyplinach. Już dzisiaj wiemy, że będzie nas pewnie około 1500. Szanowni Państwo, witam bardzo serdecznie na Warmii i Mazurach. Życzę Państwu nie tylko wspaniałych zmagań sportowych, ale przemiłego pobytu w naszym regionie. Warmia i Mazury Senior Games tu w Lidzbarku w zmaganiach lekkoatletycznych uważam za otwarte. Dziękujemy serdecznie, życzymy zdrowia panie marszałku, wszystkim Państwu również i o zabranie głosu proszę burmistrza pana Marka Żelichowskiego. Szanowni Państwo, Lidzbark Warmiński jako miasto współgospodarz Warmia Mazury Senior Games wita serdecznie zawodników i kibiców tej wspaniałej imprezy. Wita piękną pogodą. W naszym gronie zacnych gości szczególnie serdecznie ciepło witam pana marszałka Jacka Protasa, współpomysłodawcę i czynnego przede wszystkim, a aktywnego sportowca. Drodzy zawodnicy, lekkoatletyka jako królowa sportu jest, jak na królowe przystało, dyscypliną piękną i atrakcyjną, ale jest także dyscypliną wymagającą. W obliczu tego, że wymaga szybkości, techniki, wasz wiek 45+ szczególnie nobilituje. Dziękuję wam za to, że tutaj po raz drugi większość z was nas gości i życzę wszystkim wspaniałych zmagań tutaj na obiekcie sportowym Stadionie Miejskim w Lidzbarku Warmińskim, bo sport jako dziedzina życia jest fantastyczną sprawą, niesie za sobą wspaniałe, uniwersalne wartości. Dowodem żywym na to jesteście wy, gdzie pozwala być uprawianym w każdym wieku i przez wszystkich. Serdecznie dziękuję wam za przybycie. Zapraszam także do zwiedzania Lidzbarka Warmińskiego i okolic. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie, życzymy zdrowia panie burmistrzu. I zapraszamy na obiekty sportowe nie tylko w Lidzbarku, ale w innych miastach naszego województwa, a także kraju. Poczet flagowy, który stanowią Krzysztof Jaszczyk, Andrzej Gieryszewski, kadra narodowa w skoku w dal przed laty 7,68 i pan Paweł Łukian za chwilę podniosą flagę narodową na maszt. Flaga narodowa na maszt.
hymnie. Zapraszam wszystkich Państwa na stanowiska sportowe. Zgodnie z programem minutowym rozpoczniemy część sportową Senior Games. Przypominamy, że o godzinie 10.30 80 metrów przez płotki mężczyzn, pchnięcie kulą mężczyzn, grupa A, jest to grupa 45-59 i skok wzwyż kobiet. 10.30, część sportowa, 80 metrów przez płotki mężczyzn, pchnięcie kulą mężczyzn, grupa A i skok wzwyż kobiet. Pchnięcie kulą za zadaszeniem trybuny honorowej. Zawodnicy już się rozgrzewają do pchnięcia kulą. Na tablicy imponujący wynik 22,66 cm. To zapewne marzenie startujących, ale być może marzenia się spełniają i dzisiaj taki wynik będziemy tu oglądali. Jak spiszą się poszczególni zawodnicy? Jak wypadnie zawodnik z numerem 88. Czy będzie lepiej niż dwa lata temu? Czy będzie przynajmniej powtórzenie wyniku sprzed dwóch lat? Sam startujący twierdzi, że dużo, dużo lepiej. Ja widziałem, ja pamiętam swoje. Ciekawym zawodnikiem w tej grupie jest Janusz Hilmanowicz, wielokrotny mistrz Europy, świata w rzucie różnym sprzętem. A jak będzie dzisiaj w pchnięciu kulą podczas tejże konkurencji na tych zawodach, mogą paść naprawdę znakomite wyniki, szczególnie właśnie w tej grupie wiekowej. Andrzej Gryszewski przygotowuje się do startu. Póki co to przypina numer startowy. Przypomnijmy, że przed laty 7,68 to nie wynik pchnięcia kulą. To właśnie tak daleko skakał w dal Andrzej Gryszewski. A po latach próbuje swoich możliwości w pchnięciu kulą. Są startujący, ale są i kibice. Są również media. Wszyscy są ciekawi, jakie będą wyniki. I ciekawy tu jest transparent. Dyrektorze ulubiony, znoś nam same medaliony. Brawo! To jest z Olsztyna, pan dyrektor Milewski z PZN. No, okazuje się, że to jest kibic z Olsztyna i chodzi o dyrektora z Olsztyna. A, dyrektora okręgu. Tadzio Milewski, o ile dobrze pamiętam, przed laty znakomicie biegał. A dzisiaj? Dzisiaj zobaczymy, w czym wystartuje. No być może w innej grupie, koleżanko. Będzie tutaj, tak? Tu, aha, ale później. To jest 45-59, to on jest w starszej grupie. Aha, no na pewno. No. I jeszcze chyba. Chyba tak, ale przedział? To... Czy to już dalej? Kula. Nie, chyba potem jest już. Nie, to coś tu zrobił.
byłoby sprawdzić. Ale nie Panie Piotrze, wszystko znakomicie, a pan podczas wymarszu kolumny startujących prezentował się fantastycznie. Brawo. Dziękuję bardzo. Jeszcze badanie wzrokiem przeciwników. Kto tu najgroźniejszy? Kogo da się pokonać już w pierwszym rzucie? Pamiętamy, że specjalistą od rzutów był swego czasu Komar, ale także i ostatnio Majewski. Chociaż zmienił taktykę na lepszy rezultat w ostatniej próbie. Zobaczymy, jak to nasi koledzy zdecydują. Czy w pierwszej próbie pokonają od razu przeciwnika do dalszych prób, czy też będzie potrzeba wykonywać jeszcze kolejne 5 prób. I widzimy pana Waldemara Buszana, dyrektora Departamentu Sportu Urzędu Marszałkowskiego. Przed laty również znakomity biegacz, ale dzisiaj próbuje swoich sił w pchnięciu kulą. Przyjechaliśmy na posędziować. O, kierownik już widzę, chyba. Kolejni zawodnicy kręcą głowami. Ten Andrzej to jednak opanował technikę pchnięcia kulą. Jednak potrafi pchać daleko. Co zrobić, żeby go po prostu ograć? Zatrzymać, nie pozwolić rzucać. Ale jest wielka niewiadoma również. Zawodnik na razie nie odkrył numeru startowego. Na plecach ma tylko napis Warmia Mazury. Poznają państwo. No jakże nie znać swojego marszałka? Bardzo groźny, jednak widać próba daleka. Ale widać nie włożył jeszcze maksimum wysiłku. Dobrze. Mam ten konkurs pod kontrolą. Jak wszystko po cichu powiedział pan marszałek. Wszystko mam pod kontrolą, a konkurs tym bardziej.
jeszcze dalej niż rywale. I kolejni zawodnicy pchają bardzo daleko. Wydaje się, że te kule nie mają swojego ciężaru, ale to tylko złudzenie. Po prostu zawodnicy są przygotowani do konkursu, do zawodów i demonstrują to, co opanowali przed laty i przygotowywali się do dzisiejszych zawodów. I rozpoczynają się próby konkursowe. Jeszcze chwila, a w kole zobaczymy pana Andrzeja Gryszewskiego. Sprawdzana jest lista startowa uczestniczących zawodników. Jednym z faworytów niewątpliwie będzie pan Krzysztof Jędrzejewski, ale faworyt, a zwycięstwo to jeszcze daleka droga. Niemniej jednak pan Krzysztof zapowiada walkę, jak wszyscy startujący tu zawodnicy, będzie chciał być zapamiętany przez współkolegów. Mirosław Puta. Mirosław Puta. Próba ważna. A odległość zaraz zapewne zobaczymy na tablicy informacyjnej. Jako kolejny w kole pan Jacek Protas. Skupienie. I daleki. Daleka próba. Próba ważna. Kwestia rezultatu. 9,54.
Próba ważna i kolejny zawodnik zadowolony z wykonania tej próby, 7,89. Krzysztof Jędrzejewski. Bardzo daleka próba. Jedenaście, 67. Bardzo daleka próba i teraz czekamy na wynik. 11-17, a więc blisko. Zasłużone brawa. Również skupienie, oczyszczenie kuli i czekamy na odległość. No oczywiście kula powinna być czysta, słusznie. To chyba dalsza próba niż ta pierwsza. 9,30. Ustabilizowaną formę ma pan marszałek, ale wszystko jeszcze się może zdarzyć w kolejnych próbach. To się może zdarzyć, dlatego uważajcie, bo kula może być tak daleko. Jedna zawodniczka tylko startowała. Pierwsi medaliści? No jedna tylko, dwie coś tam zachorowała. Próba ważna pana Jacka Protasa, a wynik 9,23. Pomylił się. Tak? Bo jeden był 11. Się zgadzamy wszyscy. No, a tu 10,04 przeczytał. A ile? No pewnie, no się wszyscy miał około 11. Ale 10,04 to powiem się tutaj dalszy weźmiecie. Czwarta seria, pan Puta Mirosław. Ale tu źle odczytał. 11-04. Puta Mirosław, a wynik jaki uzyskał? Również imponujący. 1,83 pana Jacka Protasa, a kula powędrowała bardzo daleko. I przybył kolejny zawodnik. Jest nim pan Jacek Wszoła, ambasador Senior Games. Witamy bardzo serdecznie panie Jacku i życzymy udanej próby. Tak, my się zgadzamy. No.
brawa, zasłużone dla pana Jacka. Jednak to imię jest szczęśliwe dla zawodników, bo kto ma na imię Jacek daleko posyła kulę? Koncentracja godna najlepszych, jaką prezentuje pan Jacek Protas, a i wynik także godny uwagi. Różne techniki, ale trzeba przyznać, że zdecydowana większość prób jest udana. Mało nieudanych. Zawodnicy każdą próbę dalszą czy bliższą starają się zaliczyć. Druga próba pana Jacka Wszoły nieco bliższa, więc zawodnik zdecydował, by jej nie zaliczać. W związku z tym nie poznamy odległości. I Mirosław Puta, odległość. Nawet bez tego, bez doskoku. 12,65. Andrzej, chodź tylko, chodź. Tak tam, on jest na pewno. Chcę mi nie wywołali. Tak, pan Jacek Prost. Pchał pan Jacek Protas, a odległość zaraz poznamy. 9,92, więc najbardziej udana próba pana Jacka. A najważniejszą to było... Ja tu jeszcze sięgam z wspomnieniem do czasów, kiedy startowałem. Nie? To dwa, trzy... Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Jest motywacja na następny zawód. Że z mistrzem olimpijskim pan startował. I trzecia próba pana Jacka Wszoły.
Udana, wielkie brawa. A powiem Państwu, że w mini rozmowie pan Jacek Wszoła przypomniał bardzo dawne czasy, kiedy był jeszcze zawodnikiem i przyjeżdżał na Warmię i Mazury, bo mówi tak pięknie jak na Warmii i Mazurach, niestety w Polsce nigdzie nie ma. Wszystkim startującym w pierwszej grupie kulomiotów gratulujemy, życzymy zdrowia, a jednocześnie jak najwięcej spotkań właśnie na obiektach sportowych, bowiem jak to wielu mówi, tylko ci się nie starzeją, którzy nie mają na to czasu. A widać, że Państwo na co dzień stykają się ze sportem, lubią uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach sportowych, dając zarazem przykład i starszym, i młodszym. Dziękujemy, gratulujemy i do kolejnych spotkań. Mam prośbę, żeby podawać Zalewski, słucham. Tak, burmistrz się wybiera i znaczy zastępca etatowy, bo burmistrz jest na urlopie, nie? To będzie pan Marek Żelichowski, no i ja tam potwierdziłem swoją też. Nie? Cześć, jak tylko dostałem, to proszę. W dniu jutrzejszym jest możliwość wyjechania na uroczystość otwarcia, oficjalne otwarcie do Ostródy. Autobus. Metrów panów.